Cześć, witam w trzeciej części filmów poświęconych programowaniu w Jawie z wykorzystaniem środowiska GreenFoot. Zaczęliśmy od zaprogramowania prostej gierki, w której kot zjada pizzę. Jak widzicie na ekranie, przesuwam kota przy pomocy strzałek na klawiaturze, no i kocik ładnie zajada pizzę. To jest wykonane. Brakuje w naszej grze jeszcze trochę życia. No, kocik mógłby biegać na boki, machać łapkami, mógłby zjadać pizzę w sposób bardziej artystyczny. Tym zajmiemy się teraz. Przypominam, że do naszego projektu pobierane były pliki z grafikami. Czyli wchodzę do dokumentów, do projektu w GreenFoot, bo tak sobie to zapisałem. Mam kocika zjadającego pizzę i tu znajdują się obrazki, które można wykorzystać. Na razie wykorzystaliśmy tylko prostego siedzącego kocika i tyle. Ale są tu również inne obrazki. Kot śpiący, chrapiący, biegnący w jedną stronę, biegnący w drugą stronę. Jak widać, są dwie klatki przedstawiające bieg w prawo, no i dwie klatki przedstawiające bieg w lewo. Teraz będziemy to wykorzystywać. Następna sprawa to kot zadający pizzę, czyli o, jeszcze jest kocik tańczący, to będzie później, kiedy kot już się ucieszy. O, i kot zajadający pizzę. Tu również są dwie klatki, gdzie kot pizzę je. Jak widać, jedna z nich nazywa się Cat Eat, a druga Cat Eat 2 PNG. Tak, tu mamy dwa obrazki, jeden i drugi. I te obrazki trzeba będzie wykorzystać. Przypominam, że muszą one być wgrane do katalogu Images zapisanego w kociku zjadającym pizzę. No więc tak, zaczniemy od zjadania pizzy. Raz, dwa, trzy i jest miejsce, gdzie pizza jest usuwana. I w tym miejscu, czyli w obsłudze klasy kocik, tutaj gdzie mamy prostą instrukcję, że jeżeli dotyka pizzy, no to sprawdza, czy ta dotykana pobiera dotykaną w odległości 0,0 od swojego brzuszka. Jeżeli ta dotykana nie jest pusta, istnieje, no to wtedy ją usuwa. No i po usunięciu ma wykonać animację jedzenia. Jak to zrobić? Otóż tak, nasz kocik ma ma metodę set image. I tu należy, o, coś mi się blokuje, o, set image. I tu należy podać nazwę pliku w znakach cudzysłowu, takie jaką ma ustawić GreenFoot dla naszego kota. No, czyli umawialiśmy, że to ma być CatEat, al potem CatEat2 i tak na zmianę kilka razy. Tak, czyli mamy CatEat.png. CatEat2.png. No i to należałoby wykonać kilka razy. Czyli pętla for. Powiedzmy, że 3 razy, czyli od 1 i mniejsze od 4, lub mniejsze lub równe 3, w zależności jak kto lubi. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi w tej pętli for. OK. Mamy tutaj pętlę for, która wykonuje się tyle razy, ile razy no, sterują nam te zmienne, steruje nam ta zmienna i. Pętla for w Javie, w języku C, C++ działa bardzo podobnie lub wręcz identycznie. Na początku musimy zadeklarować i zdefiniować zmienną, która steruje tą pętlą. Ja nazwałem tą zmienną i, to jest bardzo częsta praktyka, żeby ta zmienna nazywała się i. I oświadczyłem Jawie, że jest to zmienna int, czyli zmienna całkowita. Czyli liczby całkowite mogą być przechowywane w pamięci pod nazwą i. I zdefiniowałem również, że na początku jest ona równa 1. Czyli na samym początku pętli mamy i równe 1. Następnie
wykonywana jest ta część w środku, ale pod warunkiem, że ten warunek jest prawdziwy. Czyli zanim program przejdzie do set image i tak dalej, sprawdzi, czy i jest mniejsze lub równe 3. No, na początku założyłem, że i jest równe 1, czyli jest mniejsze lub równe 3, jest. Więc program wejdzie do środka, ustawi jeden obrazek, następnie ustawi drugi obrazek i wróci do początku pętli, czyli zrobi i plus plus. Zwiększy i o 1. No i teraz znowu sprawdzi, czy i jest mniejsze lub od 3. No, z jedynki zmieniło się na 2, więc jest ciągle mniejsze od 3. Wykona środek i tak w kółko. W momencie, kiedy i przekroczy 3, ten warunek już nie będzie spełniony i pętla zakończy swoje działanie. No, zobaczmy, czy to działa. Od razu mówię, że nie będzie działać, bo brakuje tu jeszcze jednej rzeczy, ale proszę bardzo, sprawdzamy. No właśnie, no właśnie, nie działa. Kocik zmienił się w jedzącego na stałe. Po zakończeniu pętli trzeba przywrócić get seat, żeby wrócił do siedzącej wersji. Nadal nie będzie to działać w ten sposób, jak się spodziewamy. Sprawdzamy, co się okazuje. No, kocik dalej nie zajada tej pizzy. Dlaczego? Dlatego, że te dwie instrukcje wykonały się natychmiast jedna po drugiej 3 razy i Greenfoot nie miał nawet czasu, żeby zareagować. Trzeba mu dać czas na reakcję. Więc po ustawieniu pierwszego obrazka powiemy Greenfoot delay, czyli opóźnij. Greenfoot się opóźnij na pewien czas. No, spróbujmy, powiedzmy 8. Czyli po pierwszym obrazku poczekaj 8 jednostek czasowych i po drugim obrazku również poczekaj 8. Tak? I w ten sposób uzyskamy to, że ustawi się pierwszy wygląd, 8 jednostek czasowych zostanie odczekanych, ustawi się drugi wygląd i 8 jednostek czasowych zostanie odczekanych. Próbujemy. Run. I co tam u naszego kota? O, zajada. Super. Nasz kocik zajada. Gdyby miał jeść dłużej, no to trzeba ustawić mu więcej przebiegów pętli. Na przykład, no, przesadzę, teraz ustawię 10. Tak, 10 razy będzie żuł naszą pizzę. Kocik je długo, spokojnie, żeby mu nie zaszkodziło, je. Jest, zajada. No nawet może zostać 10, nie jest tak źle. Chociaż ja mam trochę przyspieszony czas świata. O, teraz pizze spadają wolniej. No i kocik też zdecydowanie wolniej je. Tak? Ale jedzenie działa. Jedzenie działa, natomiast brakuje nam ciągle chodzenia na boki i machania nóżkami. Ale to już w następnym filmie.